dla portalu Pasja Sportu Walki, pan Arkadiusz Wełna. Dzisiaj jako sędzia gali Clinch Fight Night 1, więc jak się pan czuje w tej roli? No, przede wszystkim witam państwa, witam pana, panie redaktorze. Czuję się oczywiście wyróżniony, że zostałem zaproszony jako sędzia główny na galę, którą organizuje mój kolega, pan Maciaszek. Jestem zaszczycony, że mogę tutaj być i cieszę się bardzo, że sporty walki promuje się tak samo też w tym regionie. Na co u pana jako u zawodnika? Wiadomo, ma pan już swoje lata, natomiast widziałem pana walkę z Demenem Laszukiem, walkę o pas WKN-u. Po tej walce przyznam szczerze, że już nie wiedziałem, czy pan miał następną walkę na gali Octagon, więc jakby pan mógł powiedzieć o swojej jakby karierze zawodniczej. To znaczy tak, to była walka, po której doznałem kontuzji, gdzie miałem operację na łękotkę i na rzepkę. To oczywiście nie było to spowodowane tym, że przeciwnik faulował czy coś w tym stylu. Było to przygotowaniami i spowodowane z tego względu, że zgubiłem prawie 30 kg. No i zachciałem się biegać przy wadze 140 kg i wytarłem po prostu pewne elementy nogi. No i to była, że tak powiem, skutek uboczny tego, że wylądowałem później w szpitalu. No ale oczywiście 8 miesięcy nie mogłem nic robić, ponieważ wszedł COVID. No i czekałem na operację i no po tym miałem kilka ofert, właśnie też między innymi od Cezarego Podrazy o zawodowe mistrzostwo Europy w WKN-u w Paryżu, ale nie mogłem po prostu nic zrobić, bo jeszcze nie byłem po zabiegu nawet. Także no tutaj musieliśmy zakończyć już pewne, że tak powiem, marzenia zawodnicze. I jak rozumiem, już powiedzmy kariera zawodnicza, no ma pan też swoje lata i w tym momencie... 46 lat. Ja mam 46 lat, jestem starszą młodzieżą, jak to się mówi, no miałem zaszczyt zawalczyć z Damianem Laszukiem. Uważam, że to była dobra walka. Ja i Damian daliśmy naprawdę dużo, dużo z siebie. Ja tak samo wyszedłem z dwoma pękniętymi żebrami. No uważam, że to była dobra walka. Szkoda, że Damian później chciał to, że tak powiem, przenieść na tory takie sędziowskie, że ktoś coś gdzieś tam. Ja uważam, że najlepszymi tutaj sędziami są kibice. Był supervisor, to był tak samo jego trenerem. Ja zachowałem się z pełnym szacunkiem do niego. Mam do tej pory nawet do niego szacunek. Wiem, że emocje tutaj wzięły górę, no bo miał pas chłopak i ten chłopak ten pas stracił i no, nikt nie chce oddawać pasa przy... Można powiedzieć to przy równej walce, no ale niestety od tego są sędziowie, od tego są superwajzerzy, że uznali, że w tym pojedynku byłem lepszy ja. Punkty punktami. Oczywiście pierwsza runda była dla ciebie, ja tę walkę pamiętam dobrze. Druga runda można tutaj polemizować, trzecia runda już dla Damiana, tak dość ewidentnie. Tak, natomiast Damian w nagraniach mówił, iż to, co było wolno tobie, panu właściwie, nie wolno było Damianowi. Mam tutaj na myśli walkę w zwarciu, w klinczu, gdzie w K1 jest to zabronione. Jak pan by się mógł do tego odniósł? I jeszcze Damian tam powiedział, co słowa Damiana, nie moje, iż pan z sędzią był bliskie zaznajomiony, Stasiu i tak dalej. I to mówił Damian Laszczyk mi nawet w wywiadzie, który mi udzielił miesiąc temu. Więc jakby pan mógł to skomentować? Proszę pana, jeżeli chodzi o znajomości, to uważam, że najbliższą znajomość z człowiekiem, który był najważniejszy na tej gali, a mianowicie z Cezarem Podrazą, był jego zawodnik Damian Laszczyk. A jeżeli chodzi o sędziego Stasia, jak to się mówi, oczywiście jesteśmy prywatnie kolegami, jesteśmy z tego samego miasta, z tego samego klubu, ale to nie przeszkadza temu, żebym ja był zawodnikiem na gali, której on sędziuje. Wiele jest takich, wiadomo, że to są sporty walki, to jest wąskie środowisko. Zawodnicy, którzy pochodzą z tych samych klubów, co sędziowie, to jest jak najbardziej spotykane z tego względu, że to jest środowisko, które się interesuje właśnie tym. No ja oczywiście, no moja... No, może tak, ja nie jestem sędzią w tej sprawie. Uważam, że najwięcej do powiedzenia w tym wszystkim miał sędzia supervisor. Jeżeli byłoby coś nie tak, to był człowiek, który był najbliżej tego wszystkiego, w narożniku Damiana. Mi jest troszeczkę, że tak powiem, przykro z tego względu, że no, ja nawet gdybym przegrał, to ja bym oddał szacunek Damianowi. Jesteśmy w takim wieku już, że powinniśmy zostać kolegami bardziej niż, że tak powiem, kłócić się medialnie. No, ja też mógłbym powiedzieć, że w pierwszej rundzie on obrócił głowę, dostał w głowę, dostał minutę na to, żeby dojść. Ja nie chcę w takie coś wnikać, do tego są sędziowie i oni o tym decydują. Ja uważam, że w tej walce byłem, no, może nie zdominowałem całej walki, na pewno nie zdominowałem całej walki, ale nie faulowałem i tą walkę po prostu no, tego dnia wygrałem. Damian mówił nie tyle, co pan faulował, tylko mówił tak właśnie, nie miał prezencji do pana, tylko mówił tutaj o sędzi i o jakby niesprawiedliwości z jego punktu widzenia w tej walce. Natomiast już odchodząc od tematu walki z Damianem, ma pan bardzo bogatą karierę w sportach walki strójkowych. Jakby pan mógł coś o tym opowiedzieć, albo dla młodych kibiców myślę, że jest to
no można powiedzieć, że inspiracja, że w tym wieku jeszcze wychodząc do oktagonu, chcąc się bić i to zawodnikiem, który też ma dużo doświadczenia i dalej będę swym aktywnym, myślę, że to zasługuje na duży szacunek z mojej strony na pewno. No ja, jak co panu powiedzieć, zawsze czuję się młody, jestem wśród młodych ludzi, do tej pory sobie szkolę tam indywidualnie, młodych zawodników, no co prawda teraz klubem zajmuje się Aleksander Kruk, klub w tej chwili nazywa się Arkadia, nazywa się Kruk Gym, to jest, ja uważam, że to jest jeden z najlepszych klubów w Polsce, no tam też no, zostało moje serce, jak to się mówi, no cieszę się bardzo z tego, że no, tacy ludzie nawet jak ja w tym wieku nie siedzą, nie oglądają Teleekspresu czy tam, jak to się mówi, różnych innych programów, tylko po prostu idą na tą galę, żyją tą galą, mogą sędziować, mogą podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, porozmawiać z trenerami, którzy, żeby było śmiesznie, może 10-15 lat temu walczyli u mnie na ligach, zaczynali, mali tacy, byli jeszcze dziećmi, juniorami, no teraz już są zawodnikami, którzy mają swoich uczni, są promotorami, organizatorami. No, uważam, że tacy ludzie w tym wieku, którzy jeszcze chcą cokolwiek zrobić, są na wagę złota, bo ci ludzie robią to dla ludzi przede wszystkim młodych i ci ludzie młodzi nie muszą robić rzeczy, których nie powinni, tylko przychodzą na tą salę, muszą ciężko pracować na to, żeby między innymi wyjść tutaj u Rafała na gali i pokazać swoje umiejętności. No, oczywiście są też walki zawodowe, gdzie są walki o tytuł, jest szeroki wachlarz, ale prawda jest taka, że zawsze wszyscy zaczynamy na tych pierwszych krokach. Nie ma kogoś takiego, że ktoś się urodził, jest zawodowcem, wygrywa. Nie. Zaczynamy od tych pierwszych małych kroków i później lecimy dalej. Muszę przerwać, na przykład są gale freakfightowe, gdzie ktoś stoczył kilka treningów, od razu wchodzi do klatki, tam mówi, że już jest zawodnikiem, freakfighterem, ale zawodnikiem. Jak pan, więc teraz moje pytanie, jak pan ocenia tą całą scenę freakfightową w Polsce? Na przykład pas LGBT, w planach mówi się o gali Marcina Neymana, że do takiej walki dojdzie o pas, o tak zwany tęczowy pas, czy w gale MMA. Jak pan to widzi? Jak ja to widzę, no są sportowcy, no i są friki. No tutaj oczywiście w grę wchodzą pieniądze, bo ja mogę panu tylko powiedzieć tak, że jakby tym frikom wszystkim powiedziano, żeby zawalczyli za darmo każdą walkę, uważam, że niektórzy poszliby na budowę albo by sobie tam mogli w bierki pograć, a prawda jest taka, że oni to robią dla pieniędzy, jest zapotrzebowani, dotrzymują swoją publikę. Jest tam też wielu moich kolegów, ja nie chcę o nich źle mówić, bo każdy jakiś tam ma swoje ambicje sportowe, medialne i każdy chce kimś być w życiu, kim chciałby być, kim pragnął być. Jeżeli chce być freakiem, jeżeli się w tym spełnia, są ludzie, co dookoła mu pomagają, niech będzie, tylko po prostu no, trzeba rozróżnić dwie rzeczy bardzo grubą kreską, freaki i sport. Niech oni po prostu nie robią z siebie sportowców, a będzie wszystko ok. Niech z siebie robią freaków, niech mówią, że są freakami. Super, mogę im nawet kibicować, ale jeżeli chodzi o sport, to niech to będzie dla nich tak za tym takim wysokim murem chińskim i tego niech się trzymają. A oczywiście życzę im tak samo dużo wygranych każdemu. Zatem zapytam w takim razie o galę sportową, Clinch Fight Night. Jak pan ocenia bądź organizację tej gali przez Rafała? Albowiem ja odnoszę wrażenie, że jest to gala mała, lokalna, ale zrobiona moim zdaniem, a mam duże doświadczenie po galach. Sam również robiłem galę, bardzo fajnie zrobiona. Ja panu powiem, Rafał zrobił tą galę za dobrze. Jeżeli chodzi o pierwszy raz, zazwyczaj te gale są skromniejsze, bo ludzie się uczą, podpatrują, dużo błędów wychodzi. No Rafał to zrobił, no nie można powiedzieć, że bez błędów, bo zawsze są błędy, nawet na tych największych galach, ale no Rafał zrobił to profesjonalnie, zadbał o każdy szczegół, jeżeli chodzi o sport, jeżeli chodzi o zabezpieczenia medyczne, jeżeli chodzi o cokolwiek, jeżeli chodzi o organizację takiej imprezy sportowej. No, resztę ocenią kibice. Był sędziego. No, ja, moja skromna osoba jest zaszczycona, że może tutaj być i sędziować. No, no co panu powiedzieć, no byle więcej takich eventów. No, zobaczymy, co będzie na kolejnej gali. Rafał zapowiada kolejne edycje. No, też wiadomo, żeby zrobić serię takich gal, są potrzebne pieniążki. Życzę Rafałowi z całego serca, żeby im się udało i przy tym uda się nam wszystkim. Mi również, albowiem jak ja widzę te walki, to mi się serce raduje jako przeciwwagę dla tego wszystkiego, co światek sportu walki zalewa. Dziękuję serdecznie za wywiad, panie Arkadiuszu. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.